Ja w międzyczasie się pozwolę przedstawić. Nazywam się Małgorzata Żochowska i witam Państwa tutaj serdecznie ze strony CSR Consulting. I witam właśnie Państwa na pierwszym webinarze Akademii GOS, który będzie dotyczył recyklingu chemicznego. Jeżeli będą mieć Państwo jakiekolwiek pytania w trakcie trwania całego webinaru, zachęcamy do zadawania pytań na czacie. W razie możliwości będziemy tam cały czas odpowiadać. Jeżeli nie na czacie, to już nasze prowadzące na żywo. I ja już teraz oddaję głos mojej koleżance Oli Kretkowskiej. Dziękuję, Małgorzata. Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Kretkowska. Tutaj na początek chciałam pokazać agendę. Najpierw ja zrobię krótki wstęp, opowiem dwa słowa o Akademii GOS, na której się dzisiaj spotykamy i też zrobię taki krótki merytoryczny wstęp do tematu, tak bardzo z lotu ptaka i z perspektywy gospodarki obiegu zamkniętego, jak te różne metody pozyskiwania surowców, o których dziś będziemy rozmawiać, wyglądają. A potem oddam głos naszej dzisiejszej ekspertce, pani doktor Agacie Kruszec z firmy BAS, która już o tych tematach opowie bardzo szczegółowo i też pokaże, tak teoretycznie, ale też z drugiej strony pokaże takie praktyczne wdrożenie tych rozwiązań na przykładzie właśnie firmy BAS i pokaże najlepsze praktyki firmy. I na końcu będziemy mieć jeszcze 15 minut na sesję pytań i odpowiedzi. Także tak jak Małgorzata wspomniała, mogą Państwo te pytania albo w trakcie na czacie zadawać, chociaż nie obiecujemy, że będziemy w stanie je czytać na bieżąco, ale na pewno na końcu na nie odpowiemy, czy też mogą Państwo właśnie je na końcu zadać, jak już dojdziemy do tej sesji. Także gdyby coś było niejasne, chcieliby Państwo, żeby coś więcej opowiedzieć, to jak najbardziej będzie na to czas na końcu naszego spotkania. Także dziękuję Państwu za przybycie dziś. No i już zaczynam, bo najpierw chciałam się tylko szybko przedstawić. Jak wspomniałam, nazywam się Aleksandra Kretkowska i pracuję w firmie CSR Consulting. My jesteśmy firmą doradczą, która wspiera firmy w budowaniu takich zrównoważonych strategii biznesowych, a ja osobiście się zajmuję takim naszym zielonym zakresem usług, czyli usługi z zakresu wdrażania GOS dla firm. I z jednej strony właśnie prowadzę portal GOS w praktyce, z okazji którego się tu, czy dzięki któremu się tu dziś spotykamy, ale też w ramach tego zakresu usług współprowadzimy różne międzysektorowe inicjatywy na rzecz no właśnie różnych zagadnień środowiskowych i bardzo Państwa zachęcam do dołączenia do nich. Te inicjatywy to na przykład Polski Pakt Plastikowy, o którym powiem dwa słowa później, Koalicja Pięciu Frakcji czy Centrum Zrównoważonych Opakowań. No oprócz tego oczywiście oferujemy takie indywidualne doradztwo dla firm. No ale taką naszą specyfiką jest to, że właśnie staramy się prowadzić różne projekty w partnerstwie firm. I jednym z tych projektów jest właśnie portal GOS w praktyce. Stworzyliśmy go rok temu. Chcemy, żeby w przyszłości stał się takim centrum wiedzy i praktycznych rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego dla biznesu. I jesteśmy jego inicjatorem, ale partnerami właśnie są cztery firmy. To nasi partnerzy biznesowi, jednym z nich jest BASF. I to właśnie bardzo ważne, że mamy te partnerstwa tutaj takie rozbudowane. Mam nadzieję, że coraz większe, bo zależy nam, żeby ten portal był współtworzony przez firmy i też, żeby Państwo dawali swój wkład na portal, tak żeby on faktycznie się stał takim praktycznym narzędziem. W ramach portalu działa Akademia GOS. To jest taki cykl webinarów na temat różnych zagadnień związanych z GOS-em, czyli taki chcemy podawać tą wiedzę też w formie webinarów. W zeszłym roku był pierwszy cykl Akademii, nazywał się Europejski Zielony Ład w praktyce i skupiliśmy się na nim właśnie na strategii unijnej związanej z wdrażaniem Zielonego Ładu i gospodarki obiegu zamkniętego w związku z ogłoszeniem drugiego planu GOS. Ten cykl jest cały czas na portalu dostępny, mogą sobie Państwo go obejrzeć, jest tam bezpłatny webinar i taki duży płatny kurs. Natomiast w tym roku już robimy drugi cykl Akademii. Dzisiaj go właśnie otwieramy pierwszym webinarem i to będzie cykl bezpłatnych tym razem wszystkich webinarów, które tworzymy we współpracy z partnerami, dzięki temu one są właśnie udostępnione za darmo i będą dotyczyć różnych szczegółowych rozwiązań związanych z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego.
Ale na portal to nie tylko Akademia GOS, też bardzo, bardzo Państwa zachęcam, żeby sobie, żeby z niego korzystać, jeżeli Państwo jeszcze go nie znają. Mamy na nim różne materiały od podstaw GOS przez przegląd regulacji, po różne rozwiązania dla biznesu. O tych to chciałam króciutko Państwu pokazać, żeby zachęcić właśnie do zaglądania. Mamy dobre praktyki i inicjatywy w bazie. I ta baza, chcemy ją stale rozwijać i bardzo zachęcam, żeby Państwo dodawali swoje dobre praktyki, swoich organizacji, swoich firm do tej bazy. To jest bezpłatne, więc można się tam pokazać, załączyć zdjęcia, materiały i podobnie z inicjatywami, czyli z jakimiś kampaniami, z jakimiś też właśnie wielosektorowymi inicjatywami. Oprócz tego są bardzo szczegółowo omówione z przykładami właśnie konkretnymi różne modele biznesowe gozowe, różne konkretne narzędzia dla biznesu i wskaźniki cyrkularne. Także mam nadzieję, że taki praktyczny zestaw. Jeśli mają Państwo jakieś po obejrzeniu portalu, czy będą mieli Państwo jakieś uwagi, to bardzo proszę o kontakt. Bardzo mi zależy na Państwa feedbacku, żeby ten portal rozwijać, bo tak jak mówię, on dopiero się rozkręca, dopiero zaczęliśmy go w połowie zeszłego roku. No dobra, a teraz już przechodząc do tematu dzisiejszego spotkania, czyli cyrkularnych surowców, tutaj recyklatów, surowców odnawialnych i ich miejsca w GOS-ie. Chciałam zacząć na przykładzie tworzyw sztucznych, bo to pewnie taki surowiec, który wywołuje najwięcej dyskusji. Problem z nim jest taki, że wykorzystujemy go w sposób bardzo niezrównoważony. Tutaj może to znany Państwu wykres Fundacji Ellen MacArthur, który pokazuje obecny przepływ materiałowy plastiku. No i jak tutaj widać, on jest linearny, czyli 98% tych tworzyw sztucznych jest stworzonych z pierwotnego surowca, tylko 14% jest zbieranych do recyklingu, 2% krąży w zamkniętym obiegu, czyli to jest jakaś kompletnie śladowa ilość. Większość trafia tam, gdzie nie powinna, czyli 40% na składowanie, a 32% przedostaje się do środowiska i stąd mamy oceany pełne plastiku, czy lasy pełne butelek. I to jest ten główny problem, który tutaj mamy, jakby nie samo tworzywo, tylko to, co z nim robimy, to jak jego z nim gospodarujemy. Natomiast ten linearny, to też się dotyczy nie tylko plastiku, ale też innych materiałów w dzisiejszej gospodarce, która dalej jest gospodarką linearną. No i rozwiązaniem tego problemu ma być gospodarka obiegu zamkniętego, która jest teraz wdrażana w Unii Europejskiej i tutaj chciałam wrócić do tej bardzo ważnej zasady, czy pewnie najważniejszej w gospodarce obiegu zamkniętego, czyli 3R. Państwu pewnie świetnie znane, ale powtórzę, bo będziemy do tego wracać z panią dr Kruszec. Czyli 3R, czyli Reduce, Reuse, Recycle, czyli redukuj, ponownie wykorzystuj i poddawaj recyklingowi. I to jest bardzo ważne, że to jest hierarchia, czyli redukcja jest najważniejsza, następne jest dopiero ponowne wykorzystanie i dopiero gdy nie da się zredukować zużycia, czy ponownie wykorzystać danego surowca, materiału, produktu, to dopiero wtedy możemy myśleć o poddaniu go recyklingowi. Bo to jest już takie rozwiązanie ostateczne, rozwiązanie, jeżeli, które stosujemy w momencie, gdy wyprodukowaliśmy odpad i musimy go jakoś sensownie zagospodarować, to wtedy recykling jest jak najbardziej sensownym zagospodarowaniem odpadu, no ale generalnie w gospodarce obiegu zamkniętego byśmy chcieli, żeby nie doszło do tego momentu, byśmy chcieli tak zaprojektować produkty czy procesy, żeby one właśnie w zamkniętym obiegu krążyły. Żebyśmy tutaj, a po pierwsze powinniśmy tutaj myśleć o tej redukcji i po prostu zminimalizować zużycie tych surowców na samym początku. Jak to się przekłada na bazę surowcową? No to najlepszym surowcem, jaki można wykorzystywać, który jest najbardziej ekologiczny i ma zerowy wpływ na środowisko, bardzo polecam, to są surowce niewykorzystane, czyli po prostu te, których nie użyjemy. I do tego powinniśmy w pierwszej kolejności dążyć. Natomiast jeśli już musimy użyć surowców, to wtedy właśnie mamy do wyboru surowce odnawialne i też surowce z recyklingu, ale znowu to mamy tu hierarchię. Oczywiście to są pewne uproszczenia, na pewno da się znaleźć takie przykłady po analizie LCA, gdzie to będzie trochę wyglądać inaczej, ale to są takie generalne zasady. Przekładając na praktykę, tak,
jak projektujemy opakowanie, to najlepiej wypuścić produkt bez opakowania. Jeżeli to się nie da, to w opakowaniu do ponownego użytku. A jeżeli dalej nie jesteśmy w stanie tego tak zaprojektować do naszego produktu, to wtedy możemy sięgnąć po opakowanie z recyklingu i oczywiście nadające się też do dalszego recyklingu. Także to tak w praktyce. I teraz wracając do naszego przykładu gospodarki tworzywami sztucznymi, pokażę Państwu dwie inicjatywy, które zajmują się właśnie projektowaniem lepszej gospodarki tworzywami. To jest Rethink Plastic. I tutaj postulują trzy sposoby postępowania. Pierwszy to właśnie redukcja produkcji i zużycia tworzyw sztucznych. Drugie to lepsze ekoprojektowanie produktów. I po trzecie lepsze zagospodarowanie odpadów. Natomiast Plastic Pact to jest taka inicjatywa, którą mamy przyjemność współprowadzić w Polsce i nadal zachęcamy do dołączenia, bo ona ruszyła też rok temu i nadal się rozwija. To ona skupia producentów. To tutaj ma podobną wizję, mamy ograniczanie zużycia po pierwsze, po drugie tworzenie innowacji, po trzecie zamykanie obiegu. Jak to przełożymy na tą naszą hierarchię gozową, to zobaczą Państwo, że to jest bardzo podobne do siebie. Mamy na pierwszym miejscu to znowu tą redukcję. Jeżeli chodzi o ponowne wykorzystanie, to tutaj właśnie mamy takie ekoprojektowanie czy tworzenie innowacji, żeby to nowe modele biznesowe związane z ponownym wykorzystaniem były możliwe, czy takim krążeniem w zamkniętym obiegu. No i na samym końcu mamy właśnie lepsze gospodarowanie odpadów, czyli już na końcu cyklu życia i zamykanie ich obiegu poprzez powrócenie ich na przykład przez recykling do innych cykli produkcyjnych. Także tutaj mamy te sposoby zagospodarowania plastiku na hierarchii, jak Państwo widzą, to też jest spójne. I na koniec już też takie praktyczne pokazanie tych metod w cyklu życia tworzywa sztucznego. Tutaj to jest taki scenariusz, który w zeszłym roku został opublikowany, który pokazuje, co zrobić, żeby o 80% zmniejszyć zaśmiecenie mórz i oceanów do 2040 roku. Czyli to jest taki bardzo konkretny, praktyczny scenariusz, który w dużym stopniu rozwiązuje problem zaśmiecenia mórz i oceanów, natomiast nie jest to taka jeszcze idealna, gozowa gospodarka tworzywami sztucznymi. No ale tutaj, jak Państwo widzą, znowu mamy tą redukcję na pierwszym miejscu i potem inne działania zgodnie z tą hierarchią zaplanowane. To, co tutaj jeszcze warto zauważyć, to że na każdym etapie cyklu życia czy łańcucha wartości są rozwiązania do zastosowania. I to jest też bardzo ważne w gospodarce obiegu zamkniętego, że nie ma tutaj takich cudownych rozwiązań, które zastosujemy na jakimś jednym etapie i to nam rozwiąże problem. Niestety to jest to wyzwanie w gospodarce, w gozie, że musimy współpracować i myśleć o całym etapie, o całym cyklu życia i współpracować na całym cyklu życia z dostawcami, z partnerami biznesowymi, żeby móc te obiegi zamykać i stąd te na przykład takie właśnie międzysektorowe inicjatywy, które niektóre my prowadzimy, są tak ważne. I tutaj widzą Państwo te rozwiązania, o których dzisiaj też więcej będziemy mówić, czyli mamy stosowanie surowcy odnawialnych czy substytucje, nimi na przykład tutaj tworzyw sztucznych w tym przypadku i mamy mamy recykling. Najpierw mechaniczny recykling, a jeżeli on jest niemożliwy do zastosowania dla pewnych strumieni odpadów, to wtedy ten chemiczny. No ale tak, to właśnie ważne i pokazuje, na którym etapie które rozwiązania należy stosować. I tutaj, jeżeli chodzi o rolę tych rozwiązań, to w tym scenariuszu zostało to szczegółowo rozpisane i jak Państwo widzą, tutaj jest ogromna rola dla tych surowców odnawialnych. Dla recyklingu podobna, natomiast ten recykling chemiczny, proszę zauważyć, to jest tym jasno-zielonym kolorem, zaznaczone to ma być takie rozwiązanie nieduże, jeżeli chodzi o cały recykling, jednak jest nacisk na ten recykling mechaniczny, no ale tak jak wspomniałam, dla tego strumienia, dla którego się mechanicznego nie da zastosować,
możemy stosować recykling chemiczny i musimy, bo musimy jakoś zagospodarować tę część odpadów. No i tutaj już ostatni slajd. Jeszcze raz ten scenariusz, który pokazuje, jak będzie wyglądała liczba odpadów w tych oceanach. Ta pierwsza linia pokazuje, co będzie, jeżeli będzie taki business as usual, czyli jeżeli nic nie zmienimy. Co by było następna niebieska linia, jeżeli wprowadzimy sam recykling, to widać, że jest to problem, jest lepiej, ale nie jest jeszcze dobrze. A na samym dole ta zielona linia to pokazuje, co jeżeli wprowadzimy całą zmianę systemową do gospodarki, to dopiero widać, że jest taka ogromna, realna zmiana. Także do tego Państwa zachęcam, żeby w ten sposób właśnie myśleć o gospodarce obiegu zamkniętego, a teraz już oddaję głos Pani Agacie Kruszec, która wejdzie bardziej szczegółowo w te tematy i wyjaśni też pewnie te trudniejsze pojęcia. Dziękuję bardzo. Olga, to oddaję Ci głos. Dobrze, to ja zaraz udostępnię swoją prezentację. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję też za zaproszenie i możliwość zabrania głosu, a też szczególnie jest to miłe dla nas, że startujemy w nowym roku właściwie z takimi tematami, które no, wywołują sporo dyskusji, ale też wydaje mi się, że dobrze zacząć w dobrym tutaj w dobrym gronie, z dobrym tematem właściwie ten rok i mam nadzieję, że ta Akademia GOS to będzie szereg spotkań, gdzie rzeczywiście dużo treści znaczących dla gospodarki obiegu zamkniętego będzie się pojawiać. To jeszcze może tytułem wstępu. Ja się nazywam Agata Kruszec, pracuję w firmie BASF Polska i odpowiadam tutaj za dwa takie obszary, które się będą przejawiać w tym, co będę mówić. Z jednej strony koordynuję z działaniami zespołu całego rozwoju rynków BASF Polska, ale także mam taką funkcję ambasadorki zrównoważonego rozwoju i reprezentuję w Polsce taką grupę, która działa na poziomie EMEA. W związku z tym właściwie łącząc te dwa filary swojej działalności posiadam również tutaj w BASF Polska taką ekspertyzę dotyczącą właśnie wystąpienia dzisiaj przed Państwem i rozmowy z Państwem. To, o czym bym chciała powiedzieć tak na dobrą sprawę, przysłuchując się temu, co mówiła Pani Aleksandra, to właściwie chciałabym to, o czym powiedziała Pani Aleksandra, włożyć w pewne tą ramę. Chciałabym po prostu przyłożyć do tego, jak o GOS-ie myśli BASF, jak my jako BASF działamy, jak my widzimy te piramidy i jak w ogóle branża chemiczna ustosunkowuje się do tych akcji, bo to, co jest ważne i to, co już Pani Aleksandra wspomniała, przejście i transformacja w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego to jest akcja całego systemu, to cały łańcuch wartości, wszyscy interesariusze powinni brać w tym udział i właściwie te dyskusje są takie łańcuchowe, tak? To nie jest działalność jednej branży, jednej firmy, to jest coś, gdzie ta relacyjność i jakby takie inicjatywy właśnie całego łańcucha są szalenie istotne, bo właściwie to robi różnicę i to jakby generuje zmiany. I w tej ramie osadzę również dwa tematy dzisiejsze, a mianowicie recykling chemiczny, który u nas widnieje pod hasłem Chemcycling, to jest jakby nasza nazwa własna tego procesu, nad którym pracujemy, ale także bilans masowy, równoważenie biomasą, czyli skupię się dzisiaj na tylko części naszego programu gospodarki obiegu zamkniętego, który dotyczy alternatywnej bazy surowcowej. To myślę, że w ten sposób można by ująć to, co dzisiaj Państwa czeka wraz z nami tutaj jako temat do dyskusji, rozmowy, przemyśleń. Ale zacznijmy od początku. Jedna uwaga, te materiały są na ten moment w języku angielskim, ale oczywiście potem będziemy udostępniać na stronie internetowej w języku polskim, także tutaj ja mówię po polsku,
tutaj tematy, treści będą się pojawiać po angielsku, to tylko taka drobna uwaga. Wracając do tematu, właściwie cały kontekst naszego zajmowania się gospodarką obiegu zamkniętego właściwie wynika z naszej strategii, która towarzyszy nam od ponad 25 lat, a tą strategią jest zrównoważony rozwój i tworzenie chemii dla zrównoważonej przyszłości. To jest jakby jedno zdanie, które nam od wielu lat towarzyszy, natomiast ono w mocny sposób determinuje bardzo konkretne operacyjne działania, którymi się zajmujemy również jako dział rozwoju rynku i zrównoważony rozwój na co dzień. To, co jest istotne, jeżeli chodzi o powiedzenie, jak konkretnie działamy w kwestiach zrównoważonego rozwoju, to są te kluczowe momenty, którymi mierzymy jakby sukces tego, jak działamy. A mianowicie na pewno mogli Państwo w prasie słyszeć o naszym programie zarządzania emisjami, który zakłada neutralny wzrost pod kątem emisji dwutlenku węgla do 2030 roku, czyli emisje pozostają na poziomie z 2018 roku, a zakładamy oczywiście wzrosty organiczne i wzrosty produkcyjne, więc to jest jedna rzecz, która determinuje bardzo dużo działań i to jest rzeczywiście temat w ogóle na osobną prelekcję, że tak powiem. To jest oczywiście tranzycja w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, zarówno naszych procesów, ale także naszego portfolio, które jakby potem pojawia się w całym łańcuchu wartości produkcyjnym, w którym funkcjonujemy. I to jest program gospodarki obiegu zamkniętego, o którym dzisiaj trochę więcej będzie, ale to także jest takie kreowanie innowacyjności i takie kreowanie innowacyjnych rozwiązań, technologii i produktów, które zawierają się jakby w terminie akceleratorów zrównoważonego rozwoju, czyli mają znaczący wpływ na poprawę zrównoważenia całego łańcucha, w którym funkcjonujemy, a jest to niemalże każda branża, ponieważ branża chemiczna ma bardzo duży wpływ na to, co dalej się dzieje w łańcuchach produkcyjnych. Kilka słów o naszym rozumieniu właściwie tej tranzycji z gospodarki linearnej w kierunku cyrkularnej. To jest oczywiście dobrze znany graf, wykres dotyczący linearności, czyli weź, zużyj i wyrzuć. Tak, tutaj nawet dosyć obrazowo jest narysowany, powiedziałabym, pewien uszczerbek na planecie, który takim podejściem do gospodarki się dzieje. Tranzycja, o której my mówimy, to właściwie jest cyrkularność, o której pani Aleksandra wspominała, czyli reduce, reuse, recycle. I ta piramida, która tutaj się pojawiła już wcześniej, tutaj została rozpisana na pewne pętle zawracania obiegu i co jest też istotne i na to też chciałabym zwrócić uwagę, że właściwie tutaj odpowiedzialność za całą tą tranzycję leży na każdym właściwie poszczególnym, jakby w każdym poszczególnym punkcie tego łańcucha wartości, bo to, co dotyczy reperowania i ponownego użytkowania, odbywa się na poziomie jakby samego konsumenta, tak? To tutaj to też jest szalenie istotne, żeby te takie role odpowiednio rysować i je analizować. I jeżeli już wchodzimy w tą ostatnią część recyklingową, to tutaj oczywiście z perspektywy branży chemicznej rozróżniamy trzy, że tak powiem, nurty, które pojawiają się w różnych punktach łańcucha wartości. Jest to oczywiście recykling mechaniczny, szalenie istotny, który też swoimi innowacjami wspieramy. Jest to także recykling monomerów, czyli mamy polimer i w depolimeryzacji otrzymujemy monomery i zawracamy do produkcji kolejnych monomerów, do kolejnych polimerów. To się dzieje na innym etapie produkcyjnym. I jest też recykling chemiczny, tutaj widnieje on pod nazwą pirolizy, który właściwie zawraca strumień odpadów do samego początku procesu produkcyjnego, czyli jest on jakby alternatywą do kopalnej bazy surowcowej i o tym dzisiaj będę również mówić. To, co jest również szalenie istotne i chciałabym powiedzieć w ramach naszego podejścia do gospodarki obiegu zamkniętego, to właściwie informacje, które pojawiły się w grudniu 2020 roku na ostatniej konferencji R&D, a mianowicie nasze zrestrukturyzowane odrobinę podejście do pewnych klastrów, które są dla nas szalenie istotne. Z jednej strony mamy cyrkularną bazę surowcową,
która dzisiaj jest naszym motywem przewodnim, ale to nie jest jedyna rzecz, na której się koncentrujemy, bo koncentrujemy się również na nowych cyklach materiałowych, czyli właściwie na takich obszarach, gdzie projektujemy materiały, projektujemy nowe rozwiązania, technologie pod kątem ich cyrkularności, które materiały i rozwiązania, które mają wspierać recyklowalność, wspierać ekoprojektowanie i zamykać specyficzne, jakby konkretne pętle recyklingowe, ale to także nowe modele biznesowe i w tym ujęciu, i co jest ważne jakby tutaj do podkreślenia, nowe modele biznesowe, które pozwalają oddzielić wzrost, organiczny wzrost firm, bo wszyscy jakby biznesowo chcemy rosnąć i jakby to jest jakby pewien wskaźnik ekonomiczny, który jest istotny w tych ramach, w których funkcjonujemy w dzisiejszym świecie, ale chcemy oddzielić ten wzrost od konsumpcji surowców i właściwie do tego cyfrowe modele biznesowe również służą i je również rozwijamy. Jeżeli chodzi o bazę surowcową cyrkularną, to jest to, o czym dzisiaj chciałabym powiedzieć. Wyróżniamy tutaj dwa klastry, tak na dobrą sprawę. Klaster związany z bazą surowcową, która jest odnawialna i dzisiaj się będę skupiać na dywersyfikacji w kierunku biomasy i równoważeniu biomasą w systemie bilansu masowego. A z drugiej strony będzie to baza surowcowa pochodząca z recyklingu i tutaj skupię się na projekcie ChemCycling, czyli recyklingu chemicznym, gdzie bazą surowcową dla nas stają się pokonsumenckie zmieszane odpady, czy też opony również, bo to jest druga frakcja, zużyte opony to jest druga frakcja, którą również ostatnio się zajmujemy. Dodać już na ten moment należy fakt, że właściwie są to w przypadku pokonsumenckich odpadów zmieszanych, są to te frakcje, których nie można zrecyklować mechanicznie i to jest pierwsza ważna sprawa, która tutaj z tego wynika, ponieważ to, czym dla nas jest recykling chemiczny, jeżeli chodzi o jego rolę, to warto podkreślić jego komplementarność do innych rozwiązań. Czyli nie jest to panaceum, lek na całe zło, że tak powiem, tworzywowego odpadu, bo uważamy też, że nie ma jednego rozwiązania, które jakby jest adekwatne do wszystkich produktów i całej wielości tworzyw, jakie się pojawiają w naszej cywilizacji. Natomiast jest to rozwiązanie, które zagospodarowuje pewien fragment, do tej pory nie do końca zagospodarowany w odpowiedni sposób. Jeżeli mówimy o recyklingu chemicznym, to warto też powiedzieć kilka słów o naszym podejściu w ogóle do odpadów tworzywowych, a także do pewnych opcji pod koniec cyklu życia, jakie są tutaj zawarte. Niewątpliwie pierwszy fakt, który należy też podkreślić, to to, że tworzywa odgrywają istotną rolę w perspektywie gospodarki zrównoważonej i nastawionej na efektywność, że tak powiem, surowcową. W znaczący sposób obniżają emisje, zapewniają taką efektywność zarówno z jednej strony surowcową, ale też na przykład w przypadku opakowań dla żywności powodują to, że mniej żywności się marnuje ze względu na to, że właściwie przedłużają jakby cykl trwania takich produktów, więc jakby tutaj trudno mówić o tym, że jakby zrezygnowanie z tworzyw byłoby dobrym rozwiązaniem. Stoimy na stanowisku, że tam, gdzie one spełniają swoją funkcję, one powinny ją spełniać. Proszę sobie wyobrazić samochód bez tworzyw, dużo wyższa emisyjność, dużo cięższe samochody, więc jakby tutaj ta redukcja wagi, jakby obniżanie emisyjności branży samochodowej związana jest z zastosowaniem tworzyw. Efektywność energetyczna versus tworzywa, to wszystkie te rozwiązania, które służą na przykład termoizolacji. Te trzy branże tutaj zostały jakby poruszone nie bez powodu, bo to są według danych Unii Europejskiej trzy branże, które najwięcej tworzyw sztucznych konsumują. Więc to jest też istotna sprawa. Z takich danych liczbowych za 2018 rok w Unii Europejskiej, to jest 28 krajów plus 2, zużyto 51 milionów ton tworzyw i to są trzej główni odbiorcy, trzy główne branże odbierające. Niemniej jednak też stoimy na stanowisku, że właściwie największym wyzwaniem, to już pani Aleksandra wspomniała, jest
fakt zagospodarowywania tworzyw pod koniec cyklu życia. I jeżeli sobie zerkniemy właściwie na strukturę tego, co na ten moment, to są dane sprzed 2 lat, ale myślę, że one wciąż są aktualne, wariancyjność tutaj tych liczb będzie trochę niewielka w stosunku do 2019 czy 2020 nawet roku, to właściwie jeżeli spojrzymy na taką panoramę tego, co się dzieje w Europie, to proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę z tych 30 milionów ton odpadu tworzywowego wygenerowanego przez Unię Europejską, tylko 1/3 jest poddawana mechanicznemu recyklingowi, 1/4 ląduje na wysypiskach, a 40% z 40% odzyskujemy kaloryczność, czyli po prostu je spalamy. Także to jest taka panorama i jakby tutaj też jest to takie wyzwanie, które towarzyszyło też nam, gdy konstruowaliśmy projekt recyklingu chemicznego Chemcycling, jak spowodować, aby ta frakcja, która jest niezagospodarowywalna, mogła być zagospodarowana i zawrócona do obiegu, żeby nie musieć spalać tych cennych węgli, ale po prostu z powrotem zacząć z nich produkować. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, jak sprawić, żeby ten udział w mechanicznym recyklingu się zwiększał i jakie technologie są potrzebne, żeby tutaj ten mechaniczny recykling jeszcze bardziej był możliwy. I te technologie również powstają w BASF, nad nimi również pracujemy. Więc nie tylko recykling chemiczny, ale cały segment recyklingu to jest to, gdzie nowe technologie się pojawiają i rzeczywiście na tym się skupiamy. Bo jeżeli spojrzymy sobie na różne typy recyklingu, które są możliwe z perspektywy branży chemicznej, to właściwie mamy tutaj te 3 typy i zawracanie w całym łańcuchu funkcjonowania branży chemicznej na odpowiednich, w odpowiednich jego węzłach. Oczywiście mechaniczny recykling zawraca do produkcji tworzyw z powrotem polimer, to jest podejście od polimeru do polimeru. W depolimeryzacji zajmujemy się jakby zamienianiem polimeru w monomer, który również jest zawracany do produkcji. Natomiast recykling chemiczny, który polega na procesie pirolizy, czyli to jest proces termochemiczny bez dostępu tlenu w wysokiej temperaturze, to jest między 300 a 700 stopni w zależności od procesu, właściwie zawraca nam zmieszany odpad tworzywowy do samego początku cyklu, czyli właściwie jesteśmy w stanie po naszym procesie, taki jest plan, jakby dywersyfikować bazę surowcową na poziomie krakerów parowych i właściwie zawracać tutaj jako bazę surowcową do całego właściwie łańcucha. Jak funkcjonuje nasz chemcycling? To jest może jakby w graf, który myślę, że jeżeli ktoś z Państwa tutaj śledzi nasze poczynania od 2018 roku, bo w 2018 roku ten projekt tak naprawdę zastartował, on się pojawiał wielokrotnie i chodzi o właściwie w dużym uproszczeniu zamknięcie tego obiegu. Czyli mamy odpad pokonsumencki, zmieszane odpady tworzywowe, mogą to być opakowania wielowarstwowe, których inny sposób recyklingu jest nieekonomiczny, nieopłacalny albo niemożliwy. Mogą to być też zabrudzone opakowania tworzywowe, których nie segregujemy które nie są recyklowalne mechanicznie, tudzież tutaj będzie to nasz wkład opona zużyta, to jest punkt pierwszy. Współpracujemy w tym cyklu z firmami, które zajmują się zbieraniem i sortowaniem takiego odpadu, które przygotowują ten odpad jako bazę surowcową dla dalszego procesu. Tutaj to jest ważne, odpad staje się surowcem i to jest szalenie istotne do podkreślenia. Nasi partnerzy w trzecim kroku zamieniają ten surowiec w procesie pirolizy, o którym już wspomniałam, na właśnie bazę surowcową dla nas. Jest to olej pirolityczny, taka mieszanina węglowodorów, które następnie już w BASF-ie są oczyszczane i przygotowywane jako baza surowcowa na równi z ropą naftową, które wpadają po prostu do naszych systemów produkcyjnych i dalej ta zrecyklowana baza surowcowa jest alokowana do naszych produktów na zasadzie bilansu masowego i właściwie w ten sposób powstają kolejne produkty. To tak w dużym uproszczeniu.
Natomiast jeżeli chodzi o partnerstwa, które rozwijamy tutaj, to ważne jest, żeby powiedzieć, że BASF sam nie pracuje nad tymi rozwiązaniami. Tutaj sięgamy po know-how, który już się pojawia i szukamy synergii po to, żeby to rozwiązanie znalazło się szybciej, skuteczniej i jakby efektywniej jako gotowe rozwiązanie komercyjne. Współpracujemy na ten moment z trzema firmami startupowymi, można by powiedzieć. Jest to norweski Quanta Fuel, niemieckie Pyrum i węgierski New Energy. Przy czym, jak Państwo mogą zobaczyć, tutaj zmieszane baza surowcowa w rozumieniu zmieszanego odpadu tworzywowego, nierecyklowalnego w inny sposób. To jest projekt, który rozwijamy z firmą Quanta Fuel. Natomiast dwa pozostałe to są zużyte opony. Jednocześnie też jest warte podkreślić, że właściwie długoterminowo projekt HemCycling koncentruje się na tej pierwszej odnóżce i tutaj też jest też najwięcej działań czynionych, natomiast tutaj ta dywersyfikacja w kierunku opon jest też istotna, żeby po prostu móc rozszerzać potencjalną bazę surowcową do tych procesów. To, że współpracujemy z partnerami zewnętrznymi technologicznymi na poziomie samego wytwarzania procesu polihydrolicznego, to jeszcze nie jest wszystko. Zastanawiamy się również wraz z naszymi klientami, można by powiedzieć, czy dalszymi partnerstwami w kontekście produktów, które można stworzyć z takiego podejścia do bazy surowcowej. I tutaj rzeczywiście w 2020 roku ten projekt nasz wszedł w pierwszą fazę komercyjną i robimy pierwsze projekty komercyjne z naszymi partnerami, czy to jeżeli chodzi o branżę opakowaniową, jak tutaj widać, jest to firma Gutfried z Niemiec, ale też prototypujemy również z branżą automotive różne części samochodowe. Obydwa przykłady związane są z z różnymi typami poliamidów, które jakby pochodzą właśnie z tego procesu. Dlaczego te, a nie inne aplikacje są testowane? Ponieważ to są aplikacje, które są wymagające, tak? Branża opakowaniowa, spożywcza wymaga certyfikatów, a branża samochodowa wymaga po prostu wysokich odporności mechanicznych. W związku z tym, testując te aplikacje, testujemy również performatywność tych produktów, które, jak pokazują dotychczasowe testy, są na poziomie właściwie na poziomie tworzyw tych prymarnych tworzonych z ropy naftowej, one się absolutnie niczym nie różnią. Jakie są zalety? To jest właściwie jeden slajd, który jakby je podsumowuje. Przede wszystkim zalety są takie, że właściwie ten projekt ma charakter komplementarny do wszystkich innych metod recyklingowych, które istnieją. Tak jak wspomniałam, nie ma jednego ogólnego rozwiązania na wszystkie tworzywa. Właściwie każdy cykl tworzywowy wymaga jakby osobnego podejścia i osobnego jakby przypatrzenia się. Jeżeli to stoimy na stanowisku, że jeżeli można odzyskać tworzywo w recyklingu mechanicznym, to oczywiście to jest rekomendowane, natomiast tutaj, jak już wspomniałam wielokrotnie, jest to pewien target odpadu, który staje się dla nas bazą surowcową szalenie istotny. Co jest też ważne? Ważne jest to, że jest to rozwiązanie, które jest odpowiada na takie aspekty, na jakby wyzwania tych opakowań, tak tutaj nazwanych high performance, czyli takich bardzo zaawansowanych, których nie da się zastąpić z opakowaniami jednotworzywowymi na przykład, bo jest to zbyt skomplikowane, barierowość jest zupełnie inna, więc jakby tutaj też się temu przypatrujemy. Są to na przykład wielowarstwowe opakowania i właściwie jest to pewien sposób ich zagospodarowywania. Jakby tutaj cyrkularność tego rozwiązania jest oczywiście jasna, bo to właściwie zawracamy odpad w kierunku bazy surowcowej dla branży chemicznej. To jest ważna sprawa. Obniżamy ślad węglowy. Tak, o tym będzie za chwileczkę, bo jeszcze powiem parę słów o LCA, które też uskuteczniliśmy dla tego procesu. Jakość tego produktu, który jest otrzymywany, jest identyczna z tą surowców, tworzyw prymarnych, tak? Tych, które pojawiają się z ropy naftowej bezpośrednio jeszcze jakby tuż po przetworzeniu.
No i oczywiście to, co jest ważne, ważne jest to, że tym procesami jakby możemy wspierać nie tylko naszych klientów, tutaj jest tak napisane, ale właściwie cały łańcuch wartości, bo właściwie tutaj te dialogi są bardzo szerokie i te partnerstwa są dosyć rozległe. Tak jak wspomniałam, stworzyliśmy również dokument, jakby pracowaliśmy również nad oceną cyklu życia, life cycle assessment zrobiliśmy tego procesu i zrobiliśmy właściwie trzy osobne studia przypadków, można by powiedzieć. Opracowaliśmy LCA z perspektywy odpadu, czyli porównaliśmy proces pirolizy, o której wspominałam, ze spalaniem zmieszanych odpadów tworzywowych. Zrobiliśmy taką analizę z perspektywy produktów, które można otrzymać, czyli porównaliśmy tworzywa, które powstają z oleju pirolitycznego, z konwencjonalnymi tworzywami, które powstają z ropy naftowej. Oraz zrobiliśmy taką analizę z perspektywy jakości otrzymanych tworzyw w tych procesach, czyli porównaliśmy cykl życia jednej tony, można powiedzieć tutaj bardzo szczegółowo, tworzywa prymarnego i właściwie tworzywa pochodzącego z oleju pirolitycznego. Więc wszystko zostało udokumentowane, tutaj pracowaliśmy z niezależnym instytutem Sfera i tutaj zostało to zaopiniowane przez wiele tutaj instytucji również, więc tutaj szczegóły pojawią się i odnośniki do tego, jak to LCA wygląda i nasze stanowisko tutaj jest dostępne pod stroną internetową i to, jak udostępnię dane, to oczywiście będzie sobie można tutaj zerknąć. Natomiast do czego doszliśmy? W tej pierwszej, jakby istotne jest w perspektywie śladu węglowego, bo to jest najczęściej dyskutowany czynnik life cycle assessment dokumentu, czyli oceny cyklu życia. Przede wszystkim co zostało jakby tutaj nam przedstawione, to to, że piroliza tworzyw zmieszanych, ten proces pirolityczny emituje 50% mniej dwutlenku węgla niż proces spalania właściwie odpadu tworzywowego. Druga rzecz, która wynika z tych analiz, to w bardzo dużym skrócie, to to, że właściwie jeżeli chodzi o tworzywa wyprodukowane na bazie oleju pirolitycznego, emisja dwutlenku węgla jest tutaj oszczędzona, można powiedzieć, jeżeli chodzi o jakby zastosowanie tej perspektywy bilansu biomasy w stosunku do ropy naftowej. Tutaj pomijamy emisyjność właściwie produkcji z ropy naftowej. Co jest ważne również, ważne jest też powiedzieć, że jak porównujemy tworzywa wyprodukowane przez jakby z bazy surowcowej pochodzącej z pirolizy, czy też z recyklingu mechanicznego, to trzeba też powiedzieć, że emisja dwutlenku węgla w obu przypadkach jest na bardzo zbliżonym poziomie. Więc tutaj tak to mniej więcej wygląda. Szczegóły są dostępne w naszych dokumentach, które są udostępnione. Była też w zeszłym roku informacja prasowa na ten temat. Oczywiście nie jest tak idealne wszystko, jakbyśmy chcieli. Są pewne wyzwania, nad którymi oczywiście pracujemy, dlatego też ten projekt jeszcze nie osiągnął pełnej fazy komercyjnej, a pierwsze tylko pilotażowe komercyjne projekty się odbywają. Oczywiście pracujemy nad jakością i wydajnością tych procesów. Tak, tutaj największym wyzwaniem jest duża nieregularność, tak powiem, bazy surowcowej, czyli odpadu, który staje się surowcem dla nas. Tak? Tutaj nie ma stałej przewidywalności, to jest odpad zmieszany i jako taki powinien być w ten sposób zagospodarowywany. Oczywiście drugim tutaj wyzwaniem są ilości, które są dostępne, ponieważ istnieją już instalacje pirolityczne, te trzy, o których wspominaliśmy w partnerstwach, ale jest ich trochę więcej, natomiast jakby, żeby cały proces mógł zostać skomercjalizowany w takich ilościach, jakie konieczne byłyby do zagospodarowania potrzeb tych branż, gdzie rzeczywiście chemiczny recykling jest jedyną metodą na zagospodarowanie odpadu, jest jeszcze za mało. No i oczywiście odpowiednie partnerstwa. Trzeba też wspomnieć o jakby wyzwaniach legislacyjnych i tutaj jakby włączenie recyklingu
chemicznego jakby w systemy recyklingowe na poziomie Unii Europejskiej czy też na poziomach krajowych, to też jest pewne wyzwanie, które gdzieś powinniśmy podejmować i stale je podejmujemy. Gdybyśmy mieli podsumować ten projekt, to można byłoby powiedzieć kilka najważniejszych rzeczy na ten temat. Przede wszystkim to, że pierwsze komercjalne aplikacje już są realizowane. Realizowane są od 2020 roku, od 2018 roku prototypujemy również w poszczególnych branżach różne aplikacje. To, co jest istotne do powiedzenia, że prototypujemy również na przykład w branży chemii gospodarczej z firmą Henkel, to też mogę oficjalnie powiedzieć. To, co jest istotne, to istotne jest powiedzieć to, że mamy tutaj partnerstwa zewnętrzne, to są te trzy firmy wymienione tutaj w drugim punkcie, jest to Quanta Fuel, Pyrum i New Energy i właściwie tam ta synergia technologiczna, jakby ekspertyza BASF z ekspertyzą tych właśnie instalacji pirolitycznych, tych startupów właściwie generuje kolejne kroki tutaj i ulepszenie tych technologii. To, co jest ważne jest to, że pracujemy tutaj w systemie bilansu masowego, do którego nawiążę, to jest dobry most do mojej drugiej części, ona będzie krótsza, ale do drugiej części mojej prezentacji tutaj związanej z równoważeniem biomasą, bo to będzie ten system i tam go po prostu wyjaśnię. I co jest też istotne jest to, że zrobiliśmy tutaj ocenę cyklu życia procesu i tutaj przedstawiłam Państwu w bardzo dużym skrócie jakby wyniki z perspektywy śladu węglowego i jakby pokazuje to, że to rzeczywiście jest ten proces, który jest komplementarny do wszystkich innych procesów, natomiast jakby tutaj ten life cycle assessment wypada całkiem pozytywnie, jeżeli tutaj porównujemy tutaj cykle życia tworzyw pochodzących z innych źródeł, z innych baz surowcowych, czy też z innych recyklatów. Gdybyśmy chcieli po prostu popatrzeć jeszcze przez chwilę na, można powiedzieć, drugą alternatywę, nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale nazwijmy to drugą alternatywą bazy surowcowej do ropy naftowej, jest nią oczywiście biomasa. Biomasa oczywiście odpadowa, pochodząca z produkcji rolniczych, jakby z upraw rolniczych, z roślin, z produkcji żywności, odpadów, więc właściwie to jest ta część, która właściwie jest też istotna, jest też na tyle ciekawa i atrakcyjna dla branży chemicznej, że właściwie nie wymaga od nas żadnego reformułowania naszych procesów produkcyjnych. Jest to wstęp, który jakby stosuje się jako komplementarność do ropy naftowej w naszych krakerach parowych. Jest ona dostępna i jest właściwie, co powoduje, że oszczędzamy surowce kopalne, ale też redukujemy emisję gazów cieplarnianych przez to. To jest jakby system połączony. No i oczywiście jest to zrównoważona baza surowcowa, odnawialna. To też trzeba powiedzieć, że jest to baza surowcowa odnawialna. Równoważenie biomasą jakby do naszych procesów produkcyjnych, czyli zastępowanie surowców kopalnych w naszej produkcji i tutaj się pojawia słowo Verbund. Verbund to jest nasz termin na systemy zintegrowanych produkcji. Jeden z na przykład z takich systemów znajduje się w Ludwigshafen w Niemczech, czyli w naszej centrali. To, co jest istotne tutaj powiedzieć, to, że właściwie biomasa odnawialna, jako odnawialna baza surowcowa, na równi z ropą naftową jest jakby inicjuje cały proces produkcyjny w BASF. I oczywiście z tworzyw kopalnych otrzymujemy konwencjonalne produkty, natomiast właściwie ta część na dole zielona, gdzie alokujemy odnawialną bazę surowcową, to są tak zwane Biomass Balance Product, one zazwyczaj mają takie oznaczenie BMB.
Co jest istotne? Istotne jest to, że właściwie do równoważenia biomasą stosujemy pewne algorytmy i pewne systemy i metodologie, które istnieją już, są one europejskie i jest to pewien audyt zewnętrzny, z którego korzystamy i w ten sposób audytujemy kolejne partie naszego portfolio pod kątem jakby równoważenia odnawialną bazą surowcową. I tutaj stosujemy tutaj jakby metodologię RED CERT 2, to jest europejski system certyfikacyjny i właściwie dzięki niemu właściwie wydawane są certyfikaty alokacji bazy surowcowej do konkretnych produktów. Można by to właściwie cały ten proces porównać do jakby alokowania tak zwanej zielonej elektryczności, tak, bo to mniej więcej w ten sposób działa, algorytmy są bardzo podobne. To właściwie to jest jedyna informacja, którą chciałam tutaj pokazać, natomiast podobało mi się tutaj to porównanie, jakby ten koncept został jakby przetłumaczony na trochę inne podejście i w trochę innym, w trochę innej przestrzeni, natomiast to mniej więcej jest koncept, który w ten sposób funkcjonuje. Co jest istotne? Istotne jest to, że tą biomasę, to ta biomasa i ta odnawialna baza surowcowa jest pozyskiwana w sposób zrównoważony. Czyli właściwie to są certyfikowane odnawialne surowce, które pozyskujemy, tak? To nie jest zupełnie przypadkowa rzecz, która się dzieje i tylko w ten sposób, i tylko ta biomasa do nas trafia, to jest szalenie istotne i warte podkreślenia. Tutaj zastosowaliśmy pewne ustandaryzowane kryteria zrównoważoności, więc muszą tutaj zostać spełnione minima kryteriów zawarte na przykład w tej dyrektywie dotyczącej odnawialnej energii. Oczywiście, co jest istotne? Istotne jest to, aby móc wskazać obniżenie śladu węglowego. Biomasa musi być produkowana w sposób odpowiedzialny, zrównoważony. No i oczywiście tutaj w ten sposób chcemy też chronić te przestrzenie, gdzie jest duża bioróżnorodność i duże jakby zasoby węglowe. Powiedziałam, że my alokujemy tą biomasę do różnych produktów w całym łańcuchu wartości. To jest tylko wycinek tego, co się dzieje tutaj, bo rzeczywiście to, co może być jakby są to na przykład tworzywa, które używane są do tworzenia termoizolacji, czyli tak zwanego styropianu. One też mogą być równoważone biomasą. Mogą to być opakowania elastyczne tutaj, jak tutaj mamy, i one są też równoważone biomasą, ale to nie tylko tworzywa. To również na przykład części składowe lakierów samochodowych z naszego BASF Coatings, firma Glazurit, tutaj marka Glazurit się tutaj pojawia. To, co jest istotne, istotne jest to, że mamy w ten sposób certyfikowaną bazę surowcową do kolejnych naszych produktów, czyli na przykład mamy tak w ten sposób certyfikowany metanol, który wychodzi tutaj też z naszych systemów produkcyjnych. Mogą to być też tworzywa związane z tkaninami, jakby z branżą tekstylną, ale też na przykład farby dekoracyjne. Mogą być wewnętrzne, zewnętrzne, one też właściwie mogą być na bazie równoważenia biomasą i w ten sposób się dzieje, to portfolio się powiększa i jakby udział i projektów związanych z biomasą również jest coraz większy i w ten sposób również obniżamy swój ślad węglowy. Na koniec mam dla Państwa taki jeden tylko jeszcze slajd, który jakby też zestawia, co tak naprawdę daje zastosowanie tego typu rozwiązań i dywersyfikacja bazy surowcowej, czy to w kierunku oleju pirolitycznego pochodzącego ze zmieszanych odpadów, czy też opon, czy też dywersyfikacji w kierunku biomasy. No przede wszystkim daje to duże oszczędności surowców kopalnych. To jest ważne, te dwa podejścia w całym procesie produkcyjnym, to już zostało sprawdzone, dają nam
kolejne produkty, które funkcjonują w kolejnych różnych branżach, jak Państwo mogli tutaj zobaczyć, o identycznych chemicznych i fizycznych właściwościach. Redukcja dwutlenku węgla, redukcja jakby też odpadu, to jest, są te wartości, które gdzieś tam nam towarzyszą. Obydwa podejścia są certyfikowane w systemie RED CERT 2 i właściwie tutaj chciałam skończyć, podziękować za uwagę i być może zacząć sesję pytań, jeżeli takowe się pojawiają. Dziękuję bardzo Pani Agato. Bardzo ciekawa prezentacja i bardzo dużo informacji przekazanych i bardzo dużo pytań w związku z tym. Ja już zczytałam je w międzyczasie i może przeczytam te, które są bezpośrednio do Pani, myślę. Dużo było pytań o wymagania wobec tych odpadów kierowanych do recyklingu chemicznego. Takie najbardziej może generalne, to Pan Przemek Poszwa pytał, jaki jest akceptowalny poziom zanieczyszczeń w odpadach pokonsumpcyjnych lub jakie są wymagania w stosunku do wsadu. I tutaj też dodam od razu, Pan Łukasz Sosnowski pytał, jak by to wyglądało w Polsce, jeżeli chodzi o odpady z pojemnika żółtego, i Pani Ewa Staszek pytała o pojemnik czarny. Także jeżeli mogłaby się Pani odnieść do tego zagadnienia. To może najpierw o zanieczyszczeniach. Zasadniczo idea i wyzwanie jest takie, że właściwie my sobie doskonale zdajemy sprawę, że te zanieczyszczenia typu, nie wiem, chlor, który jest tutaj najbardziej kontrowersyjny i najbardziej tutaj pełen wyzwań, jest właściwie, my dążymy do takiego rozwiązania, żeby tutaj zanieczyszczenie nie wpływało na proces. Stąd właściwie my tutaj testujemy różne bazy surowcowe z różnymi składami i ta wariantywilność jakby odpadu tudzież surowca jest chyba głównym wyzwaniem na ten moment, nad którym pracujemy, bo właściwie pozyskiwane, bo właściwie to jakby przygotowywanie wsadu do krakera parowego jakby składa się z dwóch procesów, z dwóch etapów. Powstaje olej pirolityczny i tutaj co do zasady mamy takie założenie, że tutaj nie powinniśmy, zanieczyszczenie w różnych jakby wariantach nie powinno wpływać, ponieważ jest drugi etap, czyli oczyszczanie, i to oczyszczanie oleju pirolitycznego potem jest szalenie istotną sprawą i jakby tutaj jest to, tutaj następuje ta standaryzacja, więc docelowo idziemy w tym kierunku, żeby tutaj przygotowanie wsadu jakby było jak najmniej skomplikowane, jak najmniej trzeba było odrzucać tutaj rzeczy. Wsady teoretycznie powinny być przygotowywane przez jakby firmy, które zajmują się sortowaniem, tak? Czyli do tutaj bazą surowcową staje się to, co jest nierecyklowalne mechanicznie i właściwie tutaj to byłaby moja odpowiedź. Czy to jest odpad, czy to jest kontener tworzywowy? Wiadomo, że tam ląduje nie tylko butelka z PET, która jest absolutnie doskonale recyklowalna, ale też różne wielowarstwowe opakowania też tam lądują i ta frakcja wielowarstwowa powinna trafić tutaj do takiego procesu recyklingu chemicznego w naszym rozumieniu. Super, dziękuję bardzo. To dalsze pytania dalej do tego procesu. Jeszcze co z PCV? Tutaj Pan Paweł zwraca uwagę. Piroliza, PCV to droga do katastrofy. Tak, piroliza i PCV to rzeczywiście jest droga do katastrofy, absolutnie się z tym zgadzamy. Natomiast oczywiście, no jakby tutaj trzeba powiedzieć, że im mniej tego polichlorku winylu, tym oczywiście lepiej. Natomiast no tutaj pracujemy też nad tym, żeby tutaj nie miało to aż tak dużego znaczenia. Pewne zanieczyszczenia będą dopuszczalne i są na ten moment dopuszczalne, natomiast jakby tutaj pozbywamy się tego chloru jakby w tych procesach oczyszczania dalszego. Więc chlor jest dla nas rzeczywiście największym wyzwaniem, stąd jeszcze chwilę potrwa, zanim te procesy zostaną skomercjalizowane na tyle, żeby po prostu te ilości były absolutnie dostępne w tych branżach, tak jak mówiłam, gdzie się to pojawia. Natomiast jakby pracujemy nad chlorem, powiem w ten sposób. Okej. I też pytanie do tego procesu. Jakie odpady są generowane w procesie recyklingu chemicznego i jak są one zagospodarowywane?
tych odpadów. To jest dobre pytanie. Te procesy, nad którymi pracujemy, są dosyć efektywne i właściwie odpadów jest tam właściwie niewiele. Jaki jest skład tych odpadów? Teraz nie mam tego w głowie, ale mogę wrócić z odpowiedzią na to pytanie. Jeżeli na przykład pan tutaj, czy to chyba był pan, tak maila do mnie napisze. Przepraszam, ale nie mam, wypadło mi to w tym momencie w głowie, jaki tam jest skład zanieczyszczenia. I jakiś taki procentaż widziałam to, natomiast teraz mam to przed oczyma i nie potrafię tego przeczytać, także wrócę. Jasne, odpowiedzią. Jasne. Zachęcamy w ogóle do kontaktu jak najbardziej po webinarze. No dobra, a teraz takie pytanie już z takiej innej perspektywy. Jak ten recykling chemiczny bilansuje się finansowo, pyta pan Piotr Przygoński. I tak pisze, jest to proces bardzo energochłonny i dziś największą barierą w jego rozwoju jest ekonomia. Jakie są państwa doświadczenia czy pogląd w tej kwestii? I jak wygląda porównanie kosztów surowca pierwotnego do tego pochodzącego z recyklingu chemicznego? Tu prosił o konkretny przykład cen surowca. Nie wiem, czy pani tak z głowy no, poda. O cenach surowca nie mogę rozmawiać, to jakby nie jest moje spektrum ani kompetencja, ale oczywiście jakby my sobie doskonale zdajemy sprawę z tego, że jest to proces energochłonny, ale też, że jest to proces energogenny, więc właściwie tutaj to się mocno bilansuje w naszych doświadczeniach. I to chyba wydaje mi się, że jeżeli chodzi o poziomy tutaj jakby cenowe, to właściwie wiadomo, że to jest dodatkowy proces i to rzeczywiście podwyższa jakby tutaj cenę, a zatem ta ekonomiczność jest trochę inna niż w przypadku surowców takich prymarnych, a jednocześnie z drugiej strony pojawiają się na przykład w Unii Europejskiej takie instrumenty, czyli podatek od tworzyw, czyli te wszystkie instrumenty, gdzie rzeczywiście zaraz one, jakby to jest przedmiot dyskusji, jak to będzie robione, ale wiadomo, że to wchodzi. I o te instrumenty mają rzeczywiście wyrównywać ekonomiczność tych produktów, które będą pochodzić z recyklatów, ale to nie tylko tyczy się recyklingu chemicznego, ale również mechanicznego, czy też tego procesu, który jakby depolimeryzował, tak? Czyli to, co pokazywałam tutaj. Więc to są dodatkowe procesy, zdecydowanie. Nie jest to tak linearne, czyli mamy surowiec i właściwie to pozyskanie bazy surowcowej wymaga dodatkowego procesu, stąd jakby już samo przez się tutaj koszt się podwyższa, ale to jest jakby jedna sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o energię, to tutaj jest całkiem niezły bilans tutaj. To jest energochłonne, ale też energogenne, więc potem powstaje takie trochę perpetuum mobile według naszych doświadczeń. Dziękuję. Tutaj pan Wojciech zadał bardzo techniczne pytanie dotyczące obliczania których z danych, które pani pokazywała. To panie Wojciech, jakby mógł pan mailem podesłać, bo to pewnie ciężko też będzie tłumaczyć bez dokumentu w ręce. Natomiast tutaj jeszcze ostatnie pytanie, jeżeli chodzi o sam recykling chemiczny, to tutaj pani Ewa Starzyk pyta o kwestie regulacyjne. Jaki jest obecny stan dyskusji na poziomie komisji i czy są szanse na uznanie recyklingu chemicznego? Nie wiem, Agata, czy chcesz odpowiedzieć, czy mam przyjąć to pytanie? Czy ja mogę odpowiedzieć, to zrobimy, a jak będziesz, Olu, wiedziała coś więcej, to po prostu dodaj ze swojej strony. Znaczy my jakby nawigujemy te rozmowy, jakby też śledzimy te rozmowy, które się dzieją w Unii Europejskiej, w Brukseli i właściwie jest tam pewna definicja bardzo szeroka recyklingu chemicznego, która jakby funkcjonuje i prowadzone są rozmowy na temat tego, żeby ten chemiczny recykling wszedł jakby w cały schemat recyklingowy, więc jakby w ten system opłat, dopłat i właściwie to, co się dzieje w przypadku recyklingu mechanicznego. Jakby wyzwaniem tutaj jest to, że właściwie ta definicja jest na tyle ogólna, że pozwala na pewne interpretacje na poziomach krajowych i tutaj mamy taki przypadek w Niemczech, że rzeczywiście oni trochę inaczej to interpretują, ale ta dyskusja jest, ta dyskusja się dzieje i zmierzamy w tym kierunku, żeby ten recykling chemiczny pojawił się w spektrum jakby uznawanych procesów recyklingowych. To tyle ode mnie i Olu, jeżeli coś dodasz, to chętnie. Ja chciałam tylko właśnie dodać, że to takie bardzo na czasie pytanie, bo wczoraj był przyjęty taki raport Komisji do Spraw Środowiska Parlamentu Europejskiego.
dotyczący tego aktualnego drugiego planu dotyczącego GOS. I tam też ten recykling chemiczny się pojawia, ale też trochę dalej w taki niejasny sposób. Chociaż to, co trzeba podkreślić, to że bardzo jest położony nacisk w tym raporcie na rozwiązania właśnie zgodnie z tą hierarchią GOS. I to jest nareszcie bardzo wyraźnie powiedziane, że po pierwsze ta redukcja, czy wykorzystywanie surowców, czy powstawania odpadów. I dopiero jeżeli tutaj się nie da, to recykling jak najbardziej. I też to, co mnie bardzo cieszy, że jest wyraźnie oddzielony recykling od spalania. To też pewnie różnie wyglądało, ale teraz jest wprost napisane, że to recykling jest tą rekomendowaną metodą, że to spalanie jest już poza rekomendacją gazową. Natomiast właśnie te szczegóły dalej są nie do końca jasne. Natomiast chyba jest z nami, nie wiem, czy jeszcze pan Barczak, który to bardzo szczegółowo śledzi, więc fajnie jakby dodał coś od siebie, jeżeli jeszcze jest z nami. Jak tutaj widzi perspektywy w tym zakresie. No dobra, chciałam powiedzieć, że tu ostatnie pytanie, ale widzę, że pojawiają się kolejne. To pani, to decyzja należy do pani. Trzeba pani jeszcze siłę, bo pytanie jeszcze było jedno nie o recyklingu. Może sprostam. Tak? No to dobrze, jak państwo mają czas, to jak najbardziej możemy zostać. Dobra, to żeby nie zapomnieć o nim, to jeszcze wyjdę na chwilę z recyklingu chemicznego, tych szczegółów, bo tutaj jeszcze było pytanie o biomasę. Pan Poszwa pytał, czy było LCA przygotowywane dla przetwarzania biomasy w krakerach parowych i jakie na dzisiaj, jaka jest wydajność tego rozwiązania? Przyznam szczerze, że nie wiem. Nie widziałam tego dokumentu, ale być może my zajmujemy się równoważeniem biomasą od lat, także to jest proces, który gdzieś tam nam towarzyszy. Być może jeszcze przed moimi początkami zainteresowań tym tematem się pojawił, ale ja sobie to zapiszę i po prostu wrócę, jeżeli było, bo ja się nie natknęłam na taki dokument, ale z drugiej strony, jak sobie teraz myślę, wyobrażam sobie, że coś takiego może istnieć, po prostu o tym nie wiem. To też może ja wyjaśnię, dlaczego nie wiem wielu rzeczy, no to dlatego, że jakby BASF jest dosyć złożoną strukturą, w której pracuje ponad 120 tysięcy osób i staramy się wiedzieć wszystko, natomiast jest to pewne wyzwanie, jeżeli chodzi o ponad 40 tysięcy produktów w portfolio. Ale ja sobie to zapiszę i wrócę do pana z tym tematem. LCA, biomasa. Super, dziękuję bardzo. To jeszcze tutaj w sumie jeszcze jedno pytanie do recyklingu chemicznego wracając. Też takie szczegółowe. Czy recykling chemiczny radzi sobie z poliofinami i czy również z tworzywami technicznymi? Jeśli dobrze słyszałem, to była mowa o poliamidzie stosowanym w motoryzacji. Kiedy według pani możemy się spodziewać komercyjnego uruchomienia instalacji? Byśmy też bardzo chcieli wiedzieć, kiedy będzie komercyjna rzecz. Znaczy tak, my jesteśmy w fazie takich pilotaży komercyjnych, czyli pierwsze produkty pojawiają się komercyjnie w Niemczech na pewno i w paru innych miejscach też. No, my dajemy sobie jeszcze parę dobrych lat, zanim to w ogóle będzie możliwe, bo tutaj jest kilka takich wyzwań do sprostania, przede wszystkim tych związanych z jakością i wydajnością tych procesów. Z drugiej strony, tak jak mówiłam, wolumen jest też konieczny, więc te instalacje pirolityczne po prostu są konieczne. My mamy 3 partnerstwa, doskonale wiemy, co też się dzieje w ramach jakby w tej branży, jakby podbranży, czyli wąskiej specjalizacji najnowszej generacji instalacji pirolitycznych, więc jakby tutaj wolumen też jest pewnym wyzwaniem i dopóki tego wolumenu nie będzie na tyle, żeby po prostu sprostać tym branżom, które potrzebują tych rozwiązań, to też będzie trochę trudne, natomiast dużo się dzieje w tym temacie i to jeszcze potrwa. To tutaj nie mamy jasnego stanowiska, że będzie to 2025 rok, tego nie wiemy, kiedy to będzie, natomiast pracujemy nad tym, żeby w ciągu paru lat ta komercyjność była coraz większa i ku temu już poczyniliśmy pierwsze kroki. Super, bardzo dziękuję. Wydaje mi się, że to wszystkie pytania. Jeśli o jakimś zapomniałam, proszę o przypomnienie się na czacie w tym momencie, a jeśli to były faktycznie wszystkie, to chyba już będzie czas na koniec. Dobrze, okej, nic nie ma. Już chyba więcej nic nie ma, także bardzo państwu dziękuję za udział w dzisiejszym webinarze. Bardzo pani Agacie Kruszyc dziękuję za bardzo ciekawą prezentację i odpowiedzenie na tyle pytań.
tak jak wspomniałyśmy, prosimy o kontakt po webinarze na maile. Jeśli Państwo nie zanotowali maila Pani Agaty, to proszę po prostu do mnie i będę przekierowywać. Ode mnie Państwo wszyscy dostali maila przy rejestracji. To ten webinar jest nagrany, więc niedługo się pojawi na stronie, na portalu Głos w Praktyce. Wyślę Państwu linka i też zamieścimy materiały z dzisiejszego spotkania. Tak jak Pani doktor wspomniała, ta prezentacja będzie, jej prezentacja będzie też przetłumaczona do tego czasu, także, także może będzie też można spokojnie, łatwiej ją sobie odebrać. I cóż, zapraszam też Państwa na kolejne webinary z naszego cyklu Akademii GOS. O, to mogę w sumie już zapowiedzieć, że następny odbędzie się pewnie w marcu z Rekopolem, będziemy go organizować. Jeszcze dokładnej daty nie mam, ale pojawi się na portalu GOS w Praktyce i naszych kanałach, jak tylko ją ustalimy. To tyle z mojej strony. Dziękuję również. Bardzo Państwu dziękuję. Tak. Dobrze, tak, dziękuję również bardzo za zaproszenie i bądźmy w kontakcie.